Witam wszystkich i zapraszam na bitwę War Thunder. Tym razem będzie trochę tego cudańka Ziz. Bardzo fajne działo samobieżne. I będzie też trochę samolotów. No i dobra, Ziz jest bardzo fajny, oczywiście na jeden strzał czołg. Znaczy działo samobieżne, ale naprawdę to działo, które ma, potrafi zdjąć nawet ciężkie czołgi. Także trzeba sobie tylko znaleźć dobre miejsce, tak żeby móc się nim wychylać fajnie i nie być namierzonym. No i po prostu zdejmować co się da. No i tutaj jadę na środek mapy, żeby mieć, jest na szczęście tylko jeden punkt. No i zobaczmy, co ja tutaj będę miał. Jest jeden tylko punkt, jakby było więcej, to pewnie było gorzej, bo by się oni na mapie rozproszyli, a tak to będą wszyscy skupieni w jednym miejscu, czyli taka sytuacja jest dla takiego pojazdu bardzo dobra, bo raczej nikt nie będzie flankował. Tam widzę, że jadą jakieś czołgi, ale one chyba tam nie będą, no tutaj piękne manewry. Nie będą stanowiły problemu tamte czołgi na prawej. No, widzę, że nad sterowaniem jeszcze muszę popracować. No i dobra, co tu mam pierwszego? Pancer. Nie widzę. Pak 40. Jakiś przeciwlotniczy chyba coś. Albo jakiś ciężki. Działo samobieżne niemieckie, podejrzewam. Pak 40, tak, to były działa. Na podwoziu pewnie jakimś tam. No i dobra. Na razie szukam sobie celu. Jest jeszcze jakiś T-50 i zniszczony. Pierwszy frag. T-26 tym razem. I załatwiony. No i właśnie tak to wygląda zdejmowanie czołgów tym pojazdem. Jeden strzał, jeden kill. To chyba nawet będzie moment, w którym przebiłem jeden czołg i trafiłem w drugi, bo coś wyskoczyło mi. Seria ataków zaskoczenia. Podwójne trafienie, tak widać tutaj. To było właśnie to. Jednym strzałem. Dwa czołgi chyba trafiłem. No, teraz jadę tutaj, się trochę chowam, żeby polatać sobie samolotem. No i zaraz zobaczymy. Ten pierwszy lot chyba będzie raczej niezbyt chwalebny, bo szybko chyba się albo rozwalę, albo mnie ktoś zestrzeli. Dobra, co my tu mamy? Samolot szturmowy. No i dobra. Szukamy celu. No i już tu ktoś do mnie pruje niestety. Tak, już mam na ogonie myśliwiec. No i tu już połową skrzydła dużo się nie nalatałem. Dobra, jesteśmy z powrotem w Zisie. To jest tak, że każdy czołg ma możliwość albo wsparcia artyleryjskiego, albo właśnie jakichś tam samolotów. To też fajne jest pomyślane w tej grze, że można się przełączyć na samolot. To nie jest liczone jako śmierć. Nie jest liczone jako śmierć, jakby przegrana w takim samolocie, który tam jest związany z tym pojazdem. Bo widać, że tu że nie mam śmierci jeszcze naliczonej, także to jest taki jakby dodatkowy pojazd, dodatkowa umiejętność, którą chyba się gdzieś tam, ale jeszcze nie wiem gdzie, odkrywa. Można bombowcem można polecić, myśliwcem albo samolotem szturmowym. To jest jakby oddzielnie od bitew powietrznych, to jest tylko część bitwy czołgami, także fajnie, jest to urozmaicenie jakieś. No i dobra, bierzemy na cel Sturmgeschütz 3. Tam wcześniej zdjąłem też trójkę i mam jedną asystę też. No z tym, to z tego co pamiętam, to długo było tu namierzanie go.
Koleś się tam dobrze schował. Budło. Tu parę strzałów oddałem niestety, które były pudłem. Dziwne to było. Aus F to jest chyba już następny model sztuga. Tu trochę ryzykuję wychylając się. Bo tam są dwa czołgi, które mnie widzą. Chyba zaraz dostanę tutaj strzała. Właśnie od tego sztuga. To jest pancer 4. Niestety znowu pudło. Ale koleś się wycofał. No i teraz co będzie z tym, z tą trójką tutaj? Niestety znowu pudło. No on tam się dobrze ustawił. Teoretycznie strafiam go w pancerz od góry. Dobra, teraz troszeczkę widzę lotu myśliwcem. I już mam jakiegoś na celu. Szybko zdjęty. O fajnie, to są takie jakby przerywniki do bitwy lądowej, gdzie chyba przez 30 czy 40 sekund można sobie polatać takim samolotem. No i jednego zdjąłem, a z drugim się zderzyłem, czyli nie zaliczyło mi to tego drugiego jako trafienie, ale no, ale w każdym razie pozbyłem się jednego samolotu w powietrzu. Znaczy dwóch jakby. No i dobra, bierzemy dalej tutaj na cel tego sztuga. No, jest tam schowany za tą górką, kurczę. Pancer 4. No i tutaj dostałem niezłego strzała. I miałem... No już myślałem, że to koniec będzie. Mogę strzelać, ale nie mogę się ruszać. Dostałem w silnik. Ranny strzelec, ranny kierowca. Chłodnica uszkodzona. Znowu dostałem chyba. To jakiś ostrzał artyleryjski był chyba. No ale na razie żyję. Tam ktoś zdjął, dzięki Bogu, tego sztuga. Albo się schował, więc udało mi się przeżyć. Nawet po takim mocnym strzale. Ciekaw jestem, czy coś widać. Nie widać. Nie widać, co dostałem. Fajne jest też to, że na tych czołgach widać uszkodzenia. Jak się jest czołg mocno obity, to widać tam uszkodzenia po kulach, jakieś rozwalone elementy. Także fajnie to wygląda. To zaraz chyba będzie znowu lot samolotem, tak? Myśliwiec. No i zobaczmy. Tu od góry leciał na mnie jakiś chyba. No i niestety... O, mam tu już na ogonie niestety jednego i pewnie zaraz mnie zestrzeli. Ja chyba sobie wziąłem na cel jakiś... No ale się rozmyślił i teraz ja go wziąłem chyba na cel. No, zobaczymy. Nie, siedzi mi na ogonie jakiś. No. Ach, niestety. Zaryłem nosem w ziemię. No, ale mam dwie asysty. To chyba za tego sztuga dostałem tą asystę. No i dobra, tu chyba został mi już tylko jeden pocisk. Czy dwa, więc pcham się tak naprawdę tym sztugiem, żeby może przynajmniej pozajmować punkt. Nie liczę tu już raczej, że na żadne trafienia tym czołgiem. Działem samobieżnym, przepraszam.
No wygrywamy dosyć mocno ten punkt, a kontrolujemy spokojnie. No i zaraz chyba też będzie lot samolotem, z tego co pamiętam. Tam było zderzenie widać w tle chyba. No i zobaczmy jak to wygląda. No liczyłem na to, że ktoś tu może wyjedzie. I jeszcze tym jednym strzałem kogoś tam tryknę, ale dobra, tutaj widzę, że myśliwca. Myśliwcem teraz będziemy znowu lecieć. Okej. Co tym razem? Dobra. Mam jednego na celu. Załatwił. No i dobra. Trujemy w niego. Jest trafiony, super. Ale przeleciałem przez... Praca zespołowa jeszcze została naliczona. I zawodowiec razy 5. Czyli zaliczyło mi to, jako trafienie samolotu. Jeszcze jakiś pojazd. Ostrzeliwujemy. Ale, no tak jak mówiłem, tam jest chyba 30 sekund. Na to, żeby tym samolotem czy 40 polatać. Także to są takie krótkie, szybkie walki powietrzne. No i fajnie to wygląda, naprawdę. Super pomysł. Trochę tego, bitwy się wtedy nie nudzą. No, wygraliśmy. Zobaczmy jeszcze wyniki końcowe. Dwa trafienia samolotów, trzy cele naziemne, dwie asysty. 1489 punktów. Także spoko. Polecam. ZIS bardzo fajny, specyficzny dosyć pojazd. Ale bardzo fajnie można sobie nim nabijać fragi. Także dzięki za oglądanie i do usłyszenia.